Tylko że dzisiaj ostatni dzień w roku. Chciałem wam powiedzieć o pewnej znikającej relacji, która kiedyś była fundamentem więzi społecznych. Bez tej relacji jako społeczeństwo długo nie przetrwamy, więc warto sobie o niej przypomnieć, by w ramach później noworocznych zastosowań tę relację odbudować. Opowiem wam krótką historię mojego mechanika i przyjaciela. Od kilkudziesięciu lat był najlepszym specjalistą. Jest nadal, ale już nie ma warsztatu. Widzicie, że ta historia nie ma dobrego końca. Był najlepszym specjalistą od Volkswagenów, transporterów. No stąd nasze drogi się skrzyżowały. I kiedy do niego trafiłem, miał jeszcze jednego ucznia, który od niego się uczył, już był prawie że samodzielny. I kiedy on już poszedł na swoje, szukał następnego. I wiecie co? Pomimo wielu prób, różni przychodzili, nie znalazł. I z żalem powiedział: dzisiaj już nikt z młodych ludzi nie chce się uczyć porządnego rzemiosła. Chcą szybko zarobić pieniądze, ale nie chcą się uczyć. I ja nie mam komu przekazać swojej wiedzy. A potem zamknął zakład. To jest relacja właśnie uczeń-mistrz. Tak właśnie kiedyś, przez tysiące lat, mądrość przechodziła na młodsze pokolenie. Że młodsi nie rodzili się mądrzy. Trochę inaczej. Ale potem zdobywali mądrość. Głównie właśnie przez relacje z jakimś mistrzem. Czy to był mistrz związany z zawodem, mechanik, hydraulik, malarz, budowlaniec, kierowca i tak dalej? Albo w dziedzinie duchowej. Zobaczcie, jak apostoł narodów, apostoł Paweł opisuje swojego ucznia Tymoteusza. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami i tak dalej. Zobaczcie, kto za kim idzie. To nie Paweł za Tymoteuszem, to Tymoteusz za Pawłem. Zadaj sobie pytanie, kogo ty szkolisz? Kto jest twoim uczniem? I od kogo ty się uczysz? Kto jest twoim nauczycielem?